witajcie, kochani, na drugiej internetowej lekcji plastyki. Dzisiejszym tematem będzie, zanim powiem, co to konkretnie będzie, chciałam przywitać też rodziców, oprócz dzieci, które uczę plastyki. Witajcie, oraz wszystkich widzów YouTube'a, którzy też zechcą z nami robić jakieś fajne prace. Najpierw chciałam się zwrócić właśnie do rodziców. Kochani, wiem, że wielu z Was uważa, że plastyka nie jest najważniejszym przedmiotem. Oczywiście nie jest najważniejszym przedmiotem. Natomiast jest czasami traktowana po macoszemu, bo zawsze nam się wydaje, że ważniejsze są fizyka, matematyka, polski, języki obce. Oczywiście te wszystkie sprawy są oczywiście bardzo ważne. Natomiast zwróćcie teraz uwagę na to, co macie wokół siebie. Przyjrzyjcie się od swoim otoczeniu. Serio, przyjrzyjcie się teraz. Co macie wokół siebie? Wszystkie te przedmioty codziennego użytku, wasze telefony, wasze komputery, telewizja, to wszystko są owoce oczywiście techniki i rozwoju cywilizacji, ale pomyślcie, ile osób pracuje przy produkcji tych przedmiotów, jak również projektuje te przedmioty ze strony wizualnej, plastycznej i teraz ile takich osób jest nam potrzeba w tym bardzo konsumpcyjnym świecie, więc jest bardzo prawdopodobne, że akurat umiejętności, których uczymy się na lekcjach plastyki, będą nam bardzo, ale to bardzo potrzebne w codziennym życiu, a takie umiejętności jak umiejętność obserwacji, świadomość kultury, która jest nam niezbędna do codziennego życia oraz umiejętność sprawnego posługiwania się swoimi dłońmi, swoją wyobraźnią, planowania swojej pracy, a także różne inne umiejętności, które przydają się w codziennym życiu. Właśnie te umiejętności mamy ćwiczyć i mamy je nabywać na lekcjach plastyki. Także zapraszam i pamiętajcie, nie lekceważcie plastyki, ale właśnie spróbujmy rozwijać nasze zdolności, naszą kreatywność oraz nasze umiejętności takie potrzebne w codziennym życiu. Także zapraszam wszystkich, przyłączcie się do nas. No i właśnie, dzisiejszym tematem będzie jeszcze raz abstrakcja. Zobaczcie sobie na grafikę, którą zrobiłam specjalnie na potrzeby tej lekcji. Jest to kolaż zrobiony ze zdjęć, które zrobiłam w dużych zbliżeniach różnych przedmiotów codziennego użytku, na przykład dywanów, zasłon, różnych materiałów obiciowych, poduszek, ubrań. I przyjrzyjcie się teraz, jakie tworzy to wzory i kompozycje. Właśnie w codziennym wzornictwie, szczególnie we współczesnym wzornictwie, ta abstrakcja, te wzory i kolory bez konkretnego kształtu czy bez konkretnego wizerunku są bardzo, bardzo popularne. No i co to jest ta abstrakcja właściwie? Abstrakcja kojarzy nam się, no tak, malarstwo nowoczesne, sztuka współczesna, wiele osób uważa, że to są bohomazy, w ogóle nie trzeba umieć malować, ani mieć żadnej świadomości plastycznej, żeby coś takiego stworzyć. Po prostu byle jak nabrać grane kolory i już mamy abstrakcję. Otóż nie. Abstrakcja to przede wszystkim wizja. Skąd się wzięła abstrakcja? Skąd się w ogóle wzięła sztuka nowoczesna? I czy jest nam potrzebna? Abstrakcja jest kojarzona właściwie z całym malarstwem nowoczesnym. Często mylnie różne obrazy współczesne nazywa się abstrakcją. Tymczasem abstrakcja jest to bardzo konkretny kierunek sztuki, który oczywiście miał wpływ na różne inne kierunki i jest bardzo powszechnie dzisiaj stosowany. Abstrakcja pojawiła się w takim momencie, kiedy sztuka przechodziła bardzo wielką transformację. Kochani, w dawnych czasach, zanim pojawiła się technologia, zanim pojawiła się przemysłowa rewolucja XIX wieku, sztuka miała bardzo konkretny charakter użytkowy. Oprócz oczywiście sztuki sakralnej, czyli religijnej, która służyła celom duchowym, pozostałe dziedziny sztuki były bardzo użytkowe i na przykład malarstwo głównie służyło do tego, żeby albo przyozdobić wnętrza, albo upamiętnić swoją rodzinę, swoich bliskich, ważne osobistości i wydarzenia polityczne. No ale przyszedł taki moment, kiedy wynaleziono aparat fotograficzny i wówczas ta bardzo praktyczna i taka przyziemna funkcja sztuki zaczęła zanikać, po prostu przestało to być potrzebne. Dużo taniej było zamówić fotografa albo nawet kupić aparat fotograficzny niż malować bardzo pracochłonne dzieła sztuki, obrazy, portrety, które były kosztowne i trwały, jak mówię, właśnie dużo czasu. Fotografia dawała nam to bardzo szybko i spełniała doskonale tą funkcję. Oczywiście sztuka portretu i tak dalej nadal przetrwała, ale już była to bardziej teraz dziedzina estetyczna, artystyczna i nie była potrzebna zwykłym zjadaczom chleba do tego, żeby upamiętnić właśnie na przykład swoją rodzinę, swoje dzieci, swoich przodków. Natomiast sztuka zaczęła przyjmować inne funkcje i na przykład w XIX wieku pojawiły się nowe dziedziny sztuki, nowe trendy w sztuce,
impresjonizm, ekspresjonizm, secesja. Pojawiły się trendy, które bawiły się kolorem, które przedstawiały już nam rzeczywistość troszeczkę w innych barwach, troszeczkę w inny sposób, po to, żeby wzbudzić bardziej nasze emocje, żeby nas pobudzić duchowo, żeby wzbudzić w nas wrażenie, czyli właśnie impresję. No i właśnie z tego źródła wzięła się abstrakcja. Był taki człowiek, Wasili Kandinski, który stworzył teorię zainspirowany sztuką impresjonistyczną, konkretnie Monetem. I on wymyślił, że artysta ma być takim przewodnikiem duchowym dla ludzkości, dla ludu. I ten artysta powinien właśnie pobudzać podświadomość człowieka. Wówczas budziła się też dziedzina taka jak psychologia, była w powijakach. I te wszystkie teorie miały wielki wpływ na ludzi. I ten człowiek, Kandinski, stworzył teorię sztuki abstrakcyjnej, czyli sztuki, która ma właśnie oddziaływać na emocje poprzez użycie prostych, organicznych kształtów, podstawowych kształtów geometrycznych oraz bardzo prostych, również podstawowych barw. A jakie to są podstawowe barwy? Moi uczniowie na pewno już wiedzą. Kolor niebieski, kolor żółty oraz kolor czerwony oraz barwy achromatyczne, czyli właściwie nie barwy, biały i czarny w różnych proporcjach. Z tych wszystkich barw możemy stworzyć całą gamę. Ale właśnie Kandinski sugerował używanie podstawowych barw, że one najbardziej oddziaływują na naszą psychikę, na nasze emocje. A o to właśnie mu chodziło. Czyli nowa sztuka ma oddziaływać głównie na emocje, wywoływać pewne wrażenie, ma powodować w nas jakieś duchowe zmiany, duchowe przebudzenie, a nie po prostu przedstawiać coś, co już istnieje. No i teraz jak rozpoznać, czy coś jest abstrakcją, czy nie? No i popatrzcie. Pierwszy obraz, który Wam tu proponuję, to... Abstrakcja? Nie. To jest, kochani, kubizm. Pablo Picasso był jednym z, właściwie czołowym malarzem tego gatunku. Kubizm operuje prostymi formami geometrycznymi, które są użyte do przedstawienia rzeczywistości, na przykład ludzkich postaci. Jako że gdzieś tam u podstawy całego wszechświata leży pewna symetria, pewna geometria, która właśnie jest tutaj zaznaczona w tych obrazach. Następny obraz, zobaczcie, tutaj znowu wiele osób powiedziałoby, ale to abstrakcja. Nie abstrakcja, to jest surrealizm. Surrealizm, czyli realizm, ale taki wypaczony, tak? Jakby ze snu. Rzeczywistość zmieniona w taki sposób, jakbyśmy właśnie byli w jakiejś sennej wizji. Następnie, zobaczcie, kolejny obraz to też nie abstrakcja. To jest ekspresjonizm, czołowa praca ekspresjonizmu. Obraz nazywa się Krzyk. I owszem, kolory są dosyć wyraziste, tak jak w abstrakcji, ale tutaj mamy już konkretne kształty, konkretną sytuację i ona wyraża pewne emocje, ta praca. Stąd ekspresja, czyli wyraz czegoś. No i teraz następny obraz będzie już typowym przykładem właśnie abstrakcji. Macie tutaj obraz Pita Mondriana. Zobaczcie, ten obraz przedstawia po prostu kolory. Kwadraty, prostokąty w różnych kolorach i właśnie w kolorach podstawowych. Można by go nazwać takim czołowym, świetnym przykładem na obraz abstrakcyjny. I właśnie myślę, że tym obrazem będziemy się dzisiaj kierować, próbując i zainspirować się do naszej pracy, do stworzenia dzieła sztuki współczesnej. Popatrzcie na ten obraz jeszcze przez chwilę i zastanówcie się, co moglibyście zrobić w podobnym stylu. A może nie będzie to coś podobnego, ale uważam, że ten przykład, ten obraz jest właśnie świetną inspiracją do stworzenia czegoś fajnego. Proste formy geometryczne, możecie to w łatwy sposób zrobić za pomocą kredek, farb, za pomocą nawet przedmiotów codziennego użytku, możecie zrobić kolaż za pomocą papierów i różnych rzeczy z odzysku. Ja zaproponuję dzisiaj kilka technik, które pokażą, co można zrobić. I kochani, praca, którą będziecie mieli wykonać w domu i przesłać mi jej zdjęcia, może być dowolnego gatunku. Jedno z tych możecie wybrać, albo też stworzyć jeszcze całkiem coś innego, tylko pamiętając o tych założeniach abstrakcji. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą chcę pokazać, to taka współczesna abstrakcja, bardzo popularna teraz technika, nazywa się to acrylic pouring, czyli takie wylewanie akryli. O co w tym chodzi? Robimy sobie gładkie tło. Zobaczcie, tutaj miałam akurat czarne tło. Chciałam stworzyć coś, co będzie wyglądało troszeczkę jak kosmos. Czarne tło, czyli taki zwykły blejtram, zwykłe podobrazie pomalowane całkowicie na kolor czarny. Następnie farby w podstawowych kolorach, albo też w pochodnych podstawowych kolorów.
wymieszane z wodą, tak żeby stworzyły taką lejącą się farbę, nie bardzo rzadką, tylko taką o gęstości powiedzmy śmietanki. I te farby nalewamy do kubeczka warstwami. Nalewamy jeden kolor na ten kolor, nalewamy drugi, nie mieszając ich. Kolejny i kolejny. Robimy kilka warstw, co najmniej tak 5 warstw. Czasami możemy to przeplatać bielą lub czernią. I później nalewamy całość na obraz, na płótno. Po prostu wylewamy to delikatnie z tego kubeczka, również nie mieszając tych barw. Następnie za pomocą ruchów obrazem w różnych kierunkach rozlewamy tą farbę sobie na kartce i wychodzą świetne efekty. Za każdym razem wyjdzie Wam zupełnie inny efekt w zależności od proporcji tych kolorów, od użycia kolorów, od tego jak pomieszacie tą farbę na kartce, na płótnie już, jak bardzo ją wychylicie, ile zrobicie plam tych barw, czy to będzie jedna plama, czy to będzie kilka plam w różnych miejscach. Efekty będą niepowtarzalne, jest to świetna technika i zawsze efekt jest zadowalający. Jeżeli tylko uda się Wam świetnie wymieszać z wodą te farby, uzyskać dobrą konsystencję, zawsze uzyskacie bardzo ciekawy efekt. I zobaczcie, tutaj zrobiłam coś w rodzaju, chciałam zrobić coś w rodzaju takiej mgławicy. Oczywiście ten obraz jeszcze nie jest do końca zrobiony, gdyż później te brzegi, które zostały czarne, będę musiała pomalować dosyć gęstą czarną farbą, której akurat już mi zabrakło, bo miałam tylko resztki farb w domu. Chciałam Wam pokazać, jaki efekt można uzyskać. Filmów na temat tej techniki wylewania akryli jest bardzo dużo w internecie, możecie się zainspirować, jeśli podoba się Wam ta technika. Ja uważam, że jest świetna, jest to bardzo fajna zabawa, możemy sobie popróbować, możemy to nawet porobić na kartonowych kartkach na początku, żeby sprawdzić efekty, zobaczyć, co nam się najbardziej podoba. Później możecie użyć właśnie takiego blade rubu albo zwykłej deseczki. Bardzo fajnie wychodzi to na takich pomalowanych zwykłym akrylem deseczkach albo dyktach. Jeżeli macie jakieś takie gdzieś zostały Wam z remontu domu albo po prostu gdzieś w szopce czy w składziku zostały, spróbujcie po prostu na desce. Nie musi to wcale być płótno, tym bardziej, że jest nam teraz trudno zakupić pewne rzeczy, aczkolwiek oczywiście można zrobić zakupy przez internet. Kochani, następna technika. Chcę Wam pokazać teraz coś troszkę nietypowego, zanim zaczniemy na żywo coś tutaj tworzyć. Rzeczy codziennego użytku. Popatrzcie na zdjęciach. Pokażę Wam tutaj, jak zrobiłam butelkę w stylu abstrakcyjnym z odzysku. Zachęcam, żebyście używali jak najwięcej materiałów z odzysku, czyli robili taki eko-recykling, eko-przetwarzanie materiałów. Ja miałam odłożoną od dawna taką butelkę. Bardzo podobała mi się ta butelka. Ma prześliczny kolor kobaltowy i bardzo fajny wzór właśnie, taki abstrakcyjny. Zobaczcie, tutaj mamy nowoczesne takie ustawienie faktury tej butelki, jej powierzchni w takie trójkąty nieregularne i postanowiłam wykorzystać to właśnie jako dzieło abstrakcyjne. Zakleiłam wzdłuż tego dolnej linii tego wzoru trójkątowego taśmami i zasłoniłam to kartkami, ażeby przy dalszej części pracy ta część, którą chcę zostawić, mi się nie zabrudziła i nie zapryskała. Na dole był napis, który nie dał się zmazać, ponieważ jest on nadrukowany fabrycznie. W związku z tym postanowiłam go zamalować. Użyłam do tego złotego sprayu, który został mi jeszcze z świąt. Farba w sprayu akrylowa, taki lakier do malowania ozdób. Dolną część, która była niezasłonięta, spryskałam. Oczywiście należy poczekać, aż ta farba zastygnie i całkowicie wyschnie, żeby sobie tej pracy po prostu nie zniszczyć, nie porysować. Później odkleiłam całość. Lekko wyczyściłam plamki, które pozostały zmywaczem do paznokci. I zobaczcie, bardzo fajna butelka z takim złotym dołem. Potem zaczęłam się zastanawiać, bo ta butelka wydawała mi się jeszcze taka troszkę uboga. Znalazłam dosyć ciekawy korek i postanowiłam go też ozdobić w sposób abstrakcyjny. Użyłam do tego szklanych koralików, które miałam również z jakichś zajęć plastycznych mi zostały. I te koraliki za pomocą kleju nakleiłam na tym korku w taką powiedzmy niejednolitą bryłę, ale która ma właśnie takie fajne, podstawowe kolory, które bardzo ładnie ze sobą grają. No i mam bardzo fajną butelkę do kuchni na olej. Świetnie się sprawdza. Tą butelkę zrobiłam wczoraj, także zachęcam do takich prac. Można wymyślić coś z niczego. Super sprawa. I zobaczcie, jest abstrakcyjna, prawda? Wzory są zupełnie do niczego niepodobne. Po prostu fajne kolory, które pasują mi do kuchni. To jest pomysł na pracę abstrakcyjną. Jeśli chcecie coś takiego wykonać albo coś podobnego, bardzo proszę, może to być Wasza praca.
Następna rzecz, którą pokażę, to będzie malarstwo. Spróbujemy zrobić tym razem pracę tutaj na żywo na białym tle. To był obrazek przedstawiający jakiegoś takiego motylka, które wykonało jakieś dziecko. Zniszczony obrazek, który kupiłam za 2 złote w second handzie. I teraz użyję tego Blade Rubu. Niestety nie starczyło mi farby, żeby to idealnie zamalować, ale mam nadzieję, że po stworzeniu na tym wzorów te resztki tego przebijającego wzoru zostaną zakryte. Można stworzyć z takiego płótna fajny obraz, zaklejając części geometrycznie taśmami w różnych kierunkach, na przykład taśmą taką do malowania, albo po prostu nawet zwykłą taśmą taką izolacyjną lub zwykłą taśmą przezroczystą. Zakleić te części, które byśmy chcieli później na przykład pomalować na czarno lub biało, a resztę w sobie pomalować w różne kolory. Na przykład zostawić kwadraty lub trójkąty, które wymalujemy podstawowymi barwami. Można użyć do tego fajnych narzędzi. Oprócz pędza polecam Wam właśnie gąbki, odciskanie jakimiś materiałami, co da nam bardzo fajną fakturę. Można też część takiego obrazu wykleić papierami albo nawet materiałem. Jeżeli macie ciekawe materiały w takich wyrazistych kolorach, będzie to też super wyglądało, jeżeli przykleimy część tego obrazu i zrobimy z tego taki częściowy kolaż. Także kombinujcie, wymyślajcie, używajcie swojej wyobraźni, planujcie. Ja spróbuję zrobić tym razem nie kwadratowe wzory, ale wymyśliłam sobie takie bardziej koliste, owalne, odbijając różne materiały w kolorach na tym płótnie. Być może później podzielę sobie to jeszcze za pomocą jakichś takich geometrycznych przecięć. Natomiast spróbujmy. Użyję jako pierwsze koloru żółtego, gdyż ten kolor będzie łatwo zakryć innymi w razie, gdyby trzeba było go zakryć. Spróbuję zrobić tym żółtym kolorem jakieś takie wyraziste kółka. Może użyję do tego spodeczka po farbie, po prostu drugiej części. Pomaluję tutaj dół tego spodeczka farbą akrylową i spróbuję odciskać kilka takich żółtych kółek. Nie mam dużo żółtej farby, niestety kończy się ta farba, a nie kupiłam nowej, gdyż po prostu nie jeżdżę teraz po sklepach. No, można po prostu pokombinować z takimi właśnie kółeczkami. Muszę umyć ręce teraz. Wezmę teraz farbę zieloną. Zrobimy na niej, zrobimy takie troszkę bardziej, nie tyle okręgi, tylko właśnie koła takie pełne w środku. Jeżeli no, oczywiście mi się to uda. To wszystko jest eksperyment i właśnie w tym jest najlepsza zabawa. Trzeba eksperymentować i bawić się sztuką. Trochę jakby koła olimpijskie, tylko w jednym kolorze. Można je połączyć tutaj, robiąc taki miszunk. Oczywiście możecie połączyć robienie tego obrazu z wystrojem swojego wnętrza. Jeżeli byście chcieli sobie stworzyć fajny obrazek do pokoju lub do jakiegoś miejsca w domu, pomyślcie, jakie kolory w tym miejscu pasują, jakie kolory by się sprawdziły, co by ożywiło Waszą przestrzeń albo co dodałoby jakiegoś takiego fajnego, pasującego elementu i właśnie w tych kolorach stworzyć sobie pracę. Mam tu takie wieczko z takiego pudełka kuchennego i spróbuję odcisnąć, bo są bardzo fajne wzory na tym wieczku, podobają mi się. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Pomaluję to wieczko czerwonym akrylem. Tylko pamiętajcie, że jeżeli malujecie jakieś elementy, które używacie na co dzień akrylową farbą, należy je później umyć, ponieważ akrylowa farba po zasnięciu jest trudna do wymycia. Albo myjcie to od razu, albo później jakąś ostrą gąbeczką i jak najszybciej, żeby nie zdążyło to wyschnąć i, no i po prostu zabrudzić tego przedmiotu, także nie będzie można go później już użyć albo będzie brzydko wyglądał. Oczywiście możecie stworzyć pracę na papierze, która będzie robiona zwykłymi farbkami, także nie przejmujcie się tym, że ja to robię akurat na płótnie. Ja robię na płótnie, bo akurat takie płótno miałam. Ale Wy możecie to stworzyć z wszystkiego, co chcecie. No i teraz zobaczymy. Ta-dam! Co z tego wyjdzie? Ciekawe, czy to się fajnie odciśnie. No wyszło to całkiem ciekawie, powiem Wam. No i teraz myślę, żeby jeszcze zrobić tu jakieś elementy czarne, które nam troszeczkę kontrastu dodadzą, bo ta praca jest dosyć biała. Można po prostu porobić takie paćki. Niestety nie wychodzi to do końca tak, gdyż ta farba jest już z poprzedniego wylewania dosyć rozcieńczona, ale spróbujemy coś z tego
wyciągnąć. Właśnie, za dużo wody, no nic. Jeżeli coś nie wychodzi, to nie wychodzi, nie przejmujmy się tym. Ja za to płótno zapłaciłam raptem 2 zł, więc nie będę w depresji, jeżeli coś mi nie wyjdzie po prostu. Chcę Wam po prostu pokazać, że można sobie eksperymentować i robić fajne rzeczy, po prostu po to, żeby mieć z tego przyjemność, żeby wypróbować nową technikę, żeby sobie przyjemnie spędzić czas i kreatywnie, a nuż przy okazji wyjdzie nam z tego coś całkiem fajnego. Na razie wychodzi to dosyć dziwnie, powiedziałabym, ale nie poddawajmy się. Zrobimy jeszcze jakieś takie półokrągłe kształty na tym. Ja myślę, że dodam tutaj jeszcze jakieś kółka czerwone, żeby było ciekawiej. Trochę zielonego do tego, bo jest według mnie trochę tego zielonego koloru za mało. Spróbujmy. Mikser. Ta praca jest bardzo śmieszna według mnie. No cóż, może efekt nie jest taki, jakbym chciała do końca, ale też jest to troszeczkę wina tego, że te kolory, których użyłam, to są po prostu jakieś tam resztki i no i nie, ta proporcja nie jest taka idealna, aczkolwiek uważam, że jak na 5 minut i po prostu taką sobie spontaniczną pracę bez większego przemyślenia, to może być. I Was też zachęcam, zróbcie coś śmiesznego, próbujcie, wyklejajcie, róbcie, inspirujcie się Mondrianem, inspirujcie się wszystkim, co tylko zechcecie, byleby to była abstrakcja, bo pamiętajcie, że tematem dzisiejszej pracy jest obraz abstrakcyjny albo przedmiot o wzornictwie abstrakcyjnym. Możecie nawet zrobić koszulkę, jeżeli macie farby do materiałów oczywiście. Takie koszulki będę robić z moimi uczniami po powrocie z kwarantanny. Pamiętajcie. Jako, że jest wiele możliwości, zaproponuję coś dla majsterkowiczów. Znalazłam w domu takie z budowy tarasu kosteczki. Jeżeli ktoś z Was ma zacięcie właśnie do majsterkowania, możecie spróbować wykorzystać właśnie takie materiały, malując je na kontrastowe kolory i przyklejając lub przywiercając do deszczułki lub do jakiejś platformy. Można zrobić z tego całkiem fajną półeczkę, na przykład na modele. Jeżeli na przykład chłopcy mają modele aut albo, dajmy na to, jakieś figurki Lego, które chcieliby wyeksponować, czy coś też całkiem innego, możecie to pomalować w różnych ustawieniach po przywierzać lub poprzyklejać, pomalowane na kolory i będziemy mieć całkiem fajne, małe półeczki, które będą nam służyć jako ekspozycja czegoś. Albo przywiercić do nich jeszcze haczyki i zrobić z tego ciekawy wieszak o takim nowoczesnym charakterze. Kochani, to na dzisiaj tyle już. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się w swoich domach i twórzcie. Następna lekcja za tydzień będzie na temat przerabiania właśnie rzeczy codziennego użytku. Będę pokazywać, co można zrobić z różnych pojemników, słoików i tak dalej, co możecie wykorzystać, co już macie w domu i stworzyć z tego coś superowego. Będą pomysły dla dziewczyn na bardzo proste, dwuminutowe, pięciominutowe ubranka dla lalek i inne takie rzeczy również dla starszych, a nawet całkiem dla dorosłych. Także czekajcie i oglądajcie. Jeżeli byście chcieli, żebym zrobiła lekcję o czymś konkretnym, o jakiejś konkretnej dziedzinie sztuki albo zaproponowała jakieś konkretne pomysły, możecie podawać swoje pomysły na stronie Moda Eko Kreatywna, możecie je dawać na Facebooka, możecie je wrzucać do mnie, jeżeli ktoś ma na Messengera, a także możecie podawać je w mailu dla nauczycieli, jeśli jesteście naszymi uczniami. Pozdrawiam, pa!